Dzień dobry, witam z Zakopanego. Dzisiaj mamy 11 października, a za mną widzicie bohaterkę, a w zasadzie dwie, dzisiejszego odcinka. Mili Państwo, przedstawiam Agnieszkę, Agnieszkę Młotkowską. Jedziemy, Aga, Twoim BMW E46. Tak, który to rocznik? 2002. Okay. Wersja indywidual, czyli robiona na zamówienie. Niestandardowy kolor, Castanian Brown, okay. Dokładnie nazwa. Resztę coś mogę powiedzieć. Nautko nie jest standardowe, jest troszeczkę obniżone, ma zawiasem Technika, sprężyny Aibacha. Amortyzatory Bilsteina B6, tak więc porządne zawieszenie. No i jeszcze ja tutaj dodam od siebie, że jadąc słyszymy sześciocylindrowca pod maską. Nie jest to jakaś popierdółka, prawda? No nie, no 170 koni, indywidualnie niby 2.3, ale oryginalnie niby tak 2.5 ma silnik, tak więc no i jeszcze wyprzedzać. Okej. Okay. I to wszystko mamy połączone ze skrzynią automatyczną. No dobra, to Aga, musisz wszystkim wytłumaczyć, skąd kurde pomysł na BMW tutaj w Zakopanem, z tylnym napędem, z automatem, a nie dużo świeższa Corsa na przykład, albo inny Yaris. Albo Kia. Albo Kianka na przykład. O. Znaczy, no nie ukrywam, że BMW się wzięła przez chłopaków byłych, tak to się zaczęło, ale zarazili mnie pasją i przez to jest BMW. Wiadomo, że w zimie jest ciężko, jazda jest dużo utrudniona, tym bardziej, że mamy tutaj ostry teren. No właśnie. Ale przede wszystkim no, nowe opony robią swoje i nie wiem, kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę i wprawa po paru latach, że tak naprawdę takim autem jeździ się no, standardowo, tak zwyczajnym, nie wiem, przednio napędowcem, że no, już się nie odczuwa różnicy. Ale na pewno niestandardowo wjeżdża się na ronda i włącza się do ruchu. Słuchajcie, przed chwilą kilka razy Aga nie czekała nawet pół sekundy. Po prostu wszyscy ją przepuszczają. Nie wiem, czy to przez auto, czy przeze mnie, ale no, jest ułatwienie na pewno. No, ale przez to też, że jest obniżona, ciężko się troszkę jeździć. Wiadomo, że nie można wjeżdżać na krawężniki. Szkoda rantów troszkę w oponach. No. A te felgi? Wspomniałaś o nich? Jakie to są? Felgi mamy, osiemnastki. Odnowione nawet w tamtym roku, wypiaskowane. Więc przód i tył takie same, czy z tyłu są? Takie same. Tak więc, no, ciężej się jeździ, ale to jest kwestia naprawdę przyzwyczajenia się. Na początku czułam się, jakbym jeździła inwalidą, ponieważ nie wjedzie się w połowę miejsc. Wystające kamyczki naprawdę są mega zauważalne i odczuwalne. Ustereczki są, to oczywiście, to no niestety zawsze standardowe w każdym samochodzie gdzieś. Ale, że tak powiem, prace trwają nad udoskonaleniem mojego zwierzaka. I myślę, że w przyszłym roku już będzie tak no bardziej top, jeszcze bardziej. No to w przyszłym roku nagramy kolejny film po prostu. Tak. Żeby pokazać, jakie no tutaj i tak, zaszły zmiany. Mówiąc, jak ją kupiłam, to nie miała zderzaków M-pakietowych. Były zwykłe, standardowe zderzaczki. Mhm. M-pakiety były dorzucone i listwy progowe przeze mnie. Tak więc no wygląda ładniej na pewno niż taki zwykły M-pakietowiec. Przynajmniej mi się bardziej podoba. Okej, okay. Gdzie jedziemy, powiedz? Jedziemy na Cyrle. Skręciliśmy z ronda Kuźnickiego, tak, w stronę Kuźnic. Teraz niestety musimy troszkę objazdami jechać. Aha, bo tam jest remont ronda. No dobra, to zaraz wrócimy. A my już, mili Państwo, dojeżdżamy sobie na Olcze. Piękne widoki nam się dzisiaj zaczynają. Wiem, że to już chyba 15 auto filmowane w tym samym miejscu. Paweł, czy ma nowe miejsce wymyślić? Ale jest zarąbiste, no. Thank you.
Tak. Teraz coś tutaj wybierzemy. Widoki cudne, ale trochę nam wieje i zmieniamy miejscówę. Gdzieś do lasu pojedziemy za go, nie? No dobra, jesteśmy z powrotem. W lesie. Zatrzymaliśmy się w lesie, tak. Zaraz robota jakaś będzie. Aga, o tym kolorze wspominaliśmy. Mhm. Teraz go będzie lepiej widać. On na zdjęciach czasami prezentuje się jak śliwkowy, czasami jak brązowy. Teraz tak, jest brązowy. Czasami wiśniowy, czasami miedziany, w zależności od kąta tak badania światła. Teraz niestety no nie jest jakiś piękny, bo jest troszkę brudne auto i się może tak nie prezentuje. A kolor jest w ogóle, kolor jest tak, palety indywidualne, tak. Stąd jest taki rzadki. Kasztanien brown, czyli no bardziej brązowy, czyli bardziej trochę brązowy niż śliwka. Bardziej taki kasztanowy. Okay. Fajne jest w nim to, że jest ich mało, no bo wiadomo, że na zamówienie mało kto wybiera kolor do opłatą, więc kolor robi swoje przez to, że jest unikatowy. Pewnie. Tutaj mamy od razu blisko felgę. Tak, felga mam, osiemnasteczka. Osiemnasteczka. Jaki tu jest rodzaj opony? Tak może kogoś będzie interesowało. Są niskoprofilowe. Tak, ale jaki rozmiar? Co my tutaj mamy? Ja już powiem, bo nie skłamała i nie powiedziała bzdur. Nie widać, dobra, to wrócimy do tego tematu. 225 na 40. 225 na 40. Z tyłu mamy to samo, czy tam jest szerzej? Tam jest 35. Okej. Okay. Tak. Dobra. Felgi skręcane, tak? Znaczy one są stylizowane na skręcane, nie okay. są skręcane, tylko są dobra. No, ale na ten styl robione, że tak wyglądają. Wyglądają ładnie. Jak skręcane. Otworzymy drzwi, pokażemy to wnętrze indywidualne, oczywiście. Indywidualowe. Proszę bardzo, progi proszę bardzo. Więc widać, że indywidual. Tutaj nie ma to tamto. Tu mamy beżowy. Tak, beżowa teliki, skórka. Elektryczna oczywiście. Pamięć. Grzanie dupy czy coś takiego? Akurat nie, bo wymieniane są foteliki z oryginalnych na inne i niestety odgrzewania nie ma, ale wersja posiada całą możliwość do podłączenia grzanych, tak więc może jest taka opcja. Okej, tu są fajne podłokietniki drewniane. No dobrane kolorystycznie jest bardzo fajnie auto. Zdecydowanie. Tak jest, no. Zdecydowanie. Skąd fajnie. Przyjechało to auto do Polski? Z Austrii. Z Austrii, okej. Tu jeszcze kierownica, proszę bardzo, sterowanie tego śmego. Przebieg około 270 tysięcy. 270 tysięcy, tak. No, a że jestem naprawdę fanką nie pod tytułem, bo mi się tutaj świeci kontrolka, bo paliwa nie ma, tylko na bieżąco wszystkie naprawy są robione. A właśnie. Niedawno był uszczelniany silniczek, no bo niestety auto już w przyszłym roku będzie pełnoletnie, więc już no troszeczkę ma, więc wiadomo, że tych prac jest coraz więcej, bo trzeba zadbać o różne szczegóły i detale. Pewnie. Więc silnik był uszczelniany, no wiadomo, klocki, tarcze, hamulce, pompy, wody, paliwa, wszystko było wymieniane. Przyszła, że tak powiem, no, robota nad moim samochodem polega na pompie wspomagania, no bo niestety też wymaga już naprawy. Mam zamiar też, no niestety, tylny zderzaczek poprawić, odlakierować, ponieważ no w zimie miałam, że tak powiem, małą przygodę z zaspą. Smoknięcie było. Tak. I troszeczkę jest popękany, więc muszę go sobie troszeczkę, no... Zderzak taki M-pakietowy, tak? Tak, no dyfuzorek, M-pakietowe zderzaki są i przód, i tył. Mhm. Listwy progowe też są M-pakietowe. Okej, tutaj mamy lotkę taką. Tak. Tutaj mamy jeszcze płetwę. To nie jest standard w tym samochodzie? Nie, to też jest dodatkowo. Okej. Okay. Normalnie to nie mają, niestety E4-6 wszystkie. Tak samo jak tutaj z tej loteczki. Otwieramy bagażnik, proszę Państwa. A tutaj zestaw. Zestaw ratunkowy pod tytułem, jak Ci akumulator padnie. Oryginalna apteczka BMW, co tak jest. Jest moim rarytaskiem na pewno. No dobra, bagażnik jak bagażnik. Wszystko, co potrzeba. W razie wymiany koła potrzeba różnych rzeczy. Potrzeba telefonu i Aga tak wtedy dzwoni. Oczywiście zestaw kluczyków oryginalnie BMW. Proszę bardzo. Jest to hakiem, tamte. Który się przydaje do holowania czasami. Mhm. Wyciągasz unimogi, tak? Tutaj. Rozumiem. To jest, kiedyś było bardzo wiele razy potrzebne w zimie. Ale dobra. Jest... Idziemy z drugiej strony, zaglądamy pod machę. Dobra. Poteczka. W lesie. Proszę bardzo. Sekunda, bo nam tutaj ten jakiś pierdzi coś tam.
podjechało. Dobra. Tu mamy sześciocylindrowca, tak? 2,5. Tak. No 2,3. Czyli... W indywidualu to troszeczkę skompasowali, że jest no mniejsze niby. Okej, okay. Tutaj ale mamy WIN, tak dla dokumentacji. Jakby Was kiedyś interesował zakup tego samochodu. Tak. No i mój pięknie odnowiony silniczek uszczelniony, o którym była mowa, naprawdę ładnie zrobione. Instalacja gazowa pięknie schowana. Tak, nie, tak, żartuję, tak. Nie ma tutaj gazu. Nie, jest oryginalnie benzynka, nieprzerabiane nic, okay. Palimy ile wleje. Właśnie, w zimę najbardziej lubi. Tak, wtedy paliwo jest jej ulubioną. Sobie zjarać. Z przodu mamy, Aga, zderzak też. Zderzak też M-pakietowy, tak. Przód, tył i listwy progowe, wszystko jest M-pakiecik, tak mm-hmm. Więc... Dobra. Jest, I jeszcze jedna rzecz tutaj. Czarna nereczka. Piękna, Aga prosiła, ładna. Żeby zaznaczyć. Nerka jest czarna. Tak. Nie jest srebrna. Nie jest srebrna, tylko czarna. Pasuje. Jak najbardziej tak. Jeszcze ją pokażemy z przodu. No, halogenki. Tak się prezentuje. O. Agresywny dziobek. Tak, no M-pakietowe zderzaki robią swoje, szczerze mówiąc, o wiele wiadomo. Ładniej wygląda. Wiadomo. Ty pamiętasz, że ja od Ciebie kiedyś, od Was w sumie kupiłem E46? Tak, kombi. Pamiętam z jaką płytą dostałem w środku. Tak, o którą się potem upominałam. No, a oddaliśmy Ci czy nie? Już nie pamiętam. Ale spodobała nam się ta płyta chyba? Nie. Chyba, chyba nie, to nic. No to, to poszukam. Otwieramy jeszcze drzwi kierowcy. Tutaj też piękny boczek. Fotel tutaj też skórzany z tej strony. Też beżowy. I też beżowy. Wszystko spójne. Bardzo fajne wnętrze. No z tyłu roletka, co jest też fajne. Roleta elektryczna? Elektryczna, tak. Mhm. No na środku z tyłu jest oczywiście podłokietnik do pasażerów. To też jest fajnym gadżetem. Mhm. Z taką wnęką, że można coś długiego przewozić, nie otwierając okay. całych siedzeń. To jest też fajnym gadżetkiem. A, tu może jeszcze kogoś będzie interesowało. Te siedzenia można złożyć, tak? Tak. I można spać. A też. Otwieranie z bagażnika, więc nie trzeba wstawiać się do auta, drapywać, żeby otworzyć siedzenia wkładając ich do bagażnika, tylko bagażnika otwieramy. Okej. Okay. Jeszcze posłuchajcie, jak sobie pięknie mruczy ten silniczek. Okay. Wyjeżdżamy z lasu. To my już tak, po robocie w lesie. Mieliśmy tutaj jeszcze powiedzieć coś więcej, Aga, o automacie, bo to nie jest zwykły automat, tutaj można sobie te biegi jeszcze zmieniać. Tak, może być zwykła manualna skrzynia. I co, jest klika też... się przód, tył, tak? Tak, normalnie zmieniasz wtedy zbiegi tak manualu. No troszeczkę inaczej wiadomo, bo tylko są krótsze przemiany. Mhm. Oprócz tego mamy jeszcze wersję sport, auto się lepiej zbiera, wtedy lepiej zbiera moc, no. Więc to jest takie... No, coś fajnego w tej skrzyni. Wiadomo. O, jeszcze poczekaj, tutaj dojrzałem. Tak. Tam jest dokładka AC Schnitzer. Tak, to jest taka. Podbuciora. Dobra. Mycha, też ją utrwalimy, no, proszę. Siema. No dobra, mili Państwo. Zbliżamy się ku końcowi. Przynajmniej pierwszej części. Przynajmniej pierwszej części, bo kolejną może nagramy w przysusze niedługo. Dokładnie. Autko będzie może jeszcze w lepszej formie niż jest. No właśnie, bo tutaj cały czas zmiany są planowane, jakieś naprawy są robione. Tak, więc będzie lepiej. Będziemy dokumentować. Dobra, jedziemy do Zakopanego, wracamy. A najlepsze BMW w Zakopanym, pozdrawiam. O, dziękuję bardzo. Takie widoki mamy na Cyrli, proszę Państwa. No dobra, Aga, to dziękuję za dzisiaj. Ja również dziękuję. To był pierwszy filmik, kolejny kręcimy w przysusze. Nie. No to co? Do zobaczenia. Trzymam za słowo. Do zobaczenia. Hej.